Świętujemy dzisiaj urodziny i w związku z tym balony, fajerwerki, czerwone sukienki. Mieliśmy też niespodziankę i stąd nasze małe spóźnienie, ponieważ jest z nami pracownia działań przestrzennych z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, która przygotowała nam miłą niespodziankę na zewnątrz przed wejściem. Myślę, że jeszcze zobaczą ją Państwo, jak skończymy. Ale też w związku z tym, że są urodziny, postanowiliśmy przygotować artystyczną niespodziankę dla Państwa, ale także dla siebie. Jest nią spotkanie z twórczością i z artystą. I naszym gościem jest Mirosław Bałka. Witam. Więc ten dzień urodzin jest na pamiątkę 10 maja 2013 roku. Wprowadziliśmy się tutaj do tego miejsca i ten budynek, neogotycki Pałacyk Strzelecki, został przeznaczony na prezentację sztuki współczesnej, z czego się bardzo cieszymy. Więc w związku z tym jest to ten dzisiejszy konkretny dzień. Ale jeżeli chodzi już o które to są urodziny, to sytuacja się trochę komplikuje, ponieważ najpierw byliśmy filią BWA w Krakowie, czyli obecnego Bunkra Sztuki. Potem byliśmy już samodzielną instytucją. Czwarte urodziny nie brzmią jakoś specjalnie, ale zazwyczaj staramy się skupiać na tym, co będzie i na przyszłości naszych działań niż na... Także myślę, że to jeszcze sobie zostawimy. Przygotowaliśmy, ponieważ jest to pierwsze spotkanie z publicznością Mirosława Bałki w Tarnowie, przygotowaliśmy trochę slajdów, żeby opowiedzieć o twórczości artysty. Też jest kilka okazji związanych z twoją obecnością w Tarnowie, o tym też opowiemy. To rozpoczynamy. Ja poproszę o zgaszenie światła. To jest pierwsza praca, o której chciałabym, żebyśmy porozmawiali. I ta praca też jest właściwie źródłem naszego spotkania dzisiaj. To jest praca, która znajduje się w kolekcji Znaki Czasu Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, którą od kilku lat w różnych odsłonach prezentujemy w Tarnowie na Dworcu Kolejowym. I tutaj też jest przykład takiej wystawy, takiej odsłony pierwszej z 2013 roku. I mamy na pierwszym planie twoją pracę, którą my potocznie nazywamy kolumną, ale ona ma swój tytuł związany z jej wymiarami. Ale też nie jest to taka zwykła kolumna. I czy możesz coś o tym opowiedzieć? Nie wiem jak. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że możemy ze studentami i studentkami pracowni działań przestrzennych być gośćmi Biura Wystaw Artystycznych w tak szczególnie ważnym momencie, jakim są urodziny, także prezent od nas znalazł się od pracowni działań przestrzennych, znalazł się przed wejściem. Niezbyt często występuję przy okazji działań pracowni, gdyż staram się w jakiś sposób oddzielić te dwa nurty w swojej twórczości, gdyż wydaje mi się, że uczenie również może być nosić znamiona twórcze, a nie tylko prosto edukacyjne, ale można również kreatywnie traktować edukację. Taki rodzaj edukacji mnie interesuje, gdyż inny w ogóle by w żaden sposób nie motywował mnie do pracy na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Sztuki Mediów, gdzie nasza pracownia działa. Mówiąc o sztuce, o pracy, która znalazła się w kolekcji małopolskiej kolekcji sztuki, której inicjatorem był Jan Czupek, w czasach jeszcze dosyć ciemnych dla kolekcjonowania sztuki w Polsce, gdyż nie było wtedy wielu instytucji, które dzisiaj są prężnymi instytucjami, chociażby takich jak krakowski Mocak. Także to była kolekcja, która była bardzo pionierską kolekcją na obszarze Małopolski.
Co jest szczególnego w tej pracy, to fakt, to źródło pochodzenia tej starej dębowej klepki, która tym miejscem, skąd ona pochodzi, to miejsce, skąd ona pochodzi, to Galeria Foxal w Warszawie, czyli galeria, która swoją działalność rozpoczęła w roku 1966. Miejsce szczególne dla sztuki polskiej, gdyż na tej podłodze działy się bardzo ważne stopy, do tej podłogi dotykały stopy bardzo ważnych polskich twórców, chociażby takich jak Tadeusz Kantor, czy Zbigniew Gostomski, czy Włodzimierz Borowski. Podłoga została, ta praca jest bardzo prostą w swojej konstrukcji, zazwyczaj tworzę proste prace. Prosta, ale myślę, że bardzo energetyczna, co ze zdjęcia ciężko wyczuć, gdyż istotą rzeźby jest obecność rzeczywista, a nie wygląd legitymacyjny, zdjęciowy. Dlatego odbiór pracy w postaci obrazka, odbiór rzeźby jest zawsze jakimś odbiorem niepełnym. Tym elementem dodanym do tej klepki, takim elementem kreatywnego gestu jest sól, zwykła sól kuchenna, którą ta w pewien sposób faliczna forma została posypana. Chodziło o zmianę horyzontalnego charakteru podłogi na obiekt pionowy, mówiąc prosto. I mamy jeszcze małe archiwalne zdjęcie. Widzimy tu Wiesława Borowskiego, jednego z twórców obok Anki Ptaszkowskiej i Mariusza Tchorka Galerii Foxal w momencie instalowania tej pracy na wystawie Andy Rotenberg w Zachęcie pod tytułem Szare w kolorze. Jak widać na załączonym obrazku. I teraz praca, która jest ikoniczną pracą i bardzo ważną dla twojej twórczości. Pierwsza, pamiątka pierwszej Komunii Świętej i twój dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby. No tak, to jest praca ważna. Mam nadzieję, że w moim nekrologu po mojej śmierci nie będzie wymieniona, nie będę, bo niedawno zmarła wybitna polska artystka Magdalena Abakanowicz, która była aktywna całe swoje życie, a w jednym z nekrologów, który ukazał się w Gazecie Wyborczej, zamówionym przez prezydenta dużego polskiego miasta na zachodzie Polski, została wymieniona jako wybitna twórczyni z lat 60. Abakanów. Co wydawało mi się, że to było bardzo krzywdzące wobec artysty, który oprócz Abakanów stworzyła Magdalena Abakanowicz wiele ciekawych, fantastycznych prac, chociażby Kamienne kręgi w Jerozolimie przy muzeum Izrael Museum, a później po śmierci została potraktowana jako twórczyni tylko jednego wątku, który uprawiała pół wieku temu. Także mam nadzieję, że mój nekrolog nie będę opisany jako twórca pamiątki pierwszej Komunii Świętej, którą wyrzeźbiłem 32 lata temu, licząc od dnia dzisiejszego. To, co było ważne w tej pracy, to był performatywny kontekst tej pracy, a przede wszystkim przeniesienie tej pracy z kontekstu akademickiego w kontekst rzeczywisty. Tym kontekstem rzeczywistym był opuszczony dom w małej miejscowości Żuków pod Warszawą, niedaleko Milanówka. Tam właśnie ta praca została zaprezentowana. W sali obok, w tym domu, swoją pracę dyplomową prezentował mój kolega ze świadomości Neue Bieremienność, Mirosław Filonik. Tam dojechała
komisja dyplomowa i tam komisja dyplomowa znalazła się w takim szpagacie artystycznym, gdyż po prostu nie mogła sobie poradzić z interpretacją dzieła, które wyszło poza budynek akademicki. I spowodowało to jakby taki całkowity, zmiana akademii na przestrzeń rzeczywistą, ten opuszczony dom spowodował całkowity paraliż komisji dyplomowej. Także była to pierwsze i ostatnie do pewnego okresu wyjście Komisji Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w teren. Następnego dnia musieliśmy te rzeźby przewieźć do budynku akademii, gdzie mogły być ocenione już zgodnie z normami miar, które w tej akademii się znajdowały. Praca, która budziła dużo emocji. Dla mnie ważnym elementem było również uczestnictwo lokalnych dzieci, które same przychodziły, kiedy tę pracę tam instalowałem, same chciały uczestniczyć w takim procesie otwarcia obrony, ale tak dużo rzeczy się działo, że myślę, że moglibyśmy w czasie tej obrony, myślę, że moglibyśmy poświęcić całe spotkanie po prostu tej rzeźbie, która od roku 1980, jeszcze za czasów, kiedy dyrektorem był Muzeum Sztuki w Łodzi, był Ryszard Stanisławski, właśnie w tej instytucji się znajduje. Tak, a jeszcze zapomniałam, że dzisiaj też mamy światowe wydarzenie, ponieważ jest tydzień otwarcia Biennale Sztuki w Wenecji i żeby nikomu z Państwa nie przyszło żałować, że nie są Państwo teraz w Wenecji, to mamy też równocześnie światową premierę katalogu i książki Mirosław Bałkanerw Konstrukcja, katalogu wydanego przez Muzeum Sztuki w Łodzi po Twojej wystawie, tam gdzie znajduje się ta kolekcja, bo to jest pierwsza prezentacja tej książki i też będziemy o tym mówić. A jeszcze wracając do tego wyjścia, to też konsekwentnie ty teraz rozszczelniasz ścianę Akademii i swoich studentów bardzo często wypuszczasz poza jej mury. Czego przykładem też jest ten warsztat? No, wypuszczamy się poza mury Akademii, gdyż moją koncepcją jest w ogóle rozszczelnienie Akademii i stworzenie, wprowadzenie powietrza i świeżego oddechu w dosyć, mimo upływającego czasu i zmieniającego się świata, w dosyć konserwatywną konstrukcję akademicką, niestety. I to jest też ważne miejsce, to jest dom, twój rodzinny dom, a także twoja pierwsza pracownia. I może teraz zajrzymy do środka? S'il vous plaît.
To jest fragment filmu, w którym filmujesz wnętrze nocą. Tam sporo rzeczy, które są pamiątkami tego domu, sporo rzeczy nagromadzonych przez ciebie, z których też wykorzystujesz też je, czasem wykorzystywałeś je do swoich prac. No tak, to jest wideo nakręcone pod osłoną nocy w pracowni. To nocne wejście, kiedy jedynym światłem jest światło night shotu kamery, nawiązuje w jakiś sposób do procesu twórczego, który uprawiam, czyli takiego wyszukiwania w ciemnościach rzeczy, które w zależności od kontekstu czasu i przestrzeni mogą się okazać ważne. Dużo tych fragmentów, obiektów, które Państwo mogli zobaczyć, rozpoznać, część z nich jest już rzeźbą, część z nich jest, oczekuje na to, żeby być rzeźbą. Część z nich może nigdy się nie doczekać tego, że zostanie rzeźbą, a część z nich się może doczekać. Także ten proces jest mroczny w jakiś sposób, znaczy jest to poruszanie się w mroku i charakter tej pracy i tego procesu jakby no również jest bardzo egzystencjalny, wskazuje na to, porównując to powiedzmy z przestrzenią kosmosu i z naszym bytem na Ziemi, jak że jesteśmy w stanie oświetlić swoją energią zaledwie fragment, a tak poza tym no, poruszamy się raczej w sytuacji, której nie jesteśmy w stanie nazwać, nie jesteśmy w stanie określić. To wracając do procesu, bardzo chciałam pokazać ten obrazek, ponieważ też rozpoczynając działalność w tym budynku, przygotowaliśmy wystawę Jak się staje, kim się jest, która dedykowana była młodości Tadeusza Kantora, który spędził ją w Tarnowie, tutaj dorastając, tutaj kończąc swoją szkołę średnią i zdając maturę. I ty chodziłeś do ciekawej szkoły, nie było to liceum plastyczne. I to jest twój plan lekcji z technikum, które ma ciekawą nazwę. Jak nazywała się twoja szkoła? No, tak jak widać na górze rysunku, że Technical Secondary School of Nucleonics, czyli technikum nukleoniczne, szkoła dla chłopaka, jak zdecydowali moi rodzice, wysyłając mnie właśnie do jedynego technikum w Otwocku, nie do liceum, wysłali mnie tam po to, żebym miał zawód. Kształceni tam byliśmy pod kątem obsługiwania w przyszłości Instytutu Badań Jądrowych w Świerku, gdzie znajdował się jedyny reaktor atomowy o imieniu Maria wtedy w Polsce, gdzie naukowcy polscy, inspirowani przez naukowców radzieckich i pod kontrolą naukowców radzieckich, rozbijali atomy. I charakter szkoły no, nie był za bardzo, nie był profilem, który mnie interesował, no ale musiałem wtedy do tej szkoły chodzić, ale zawsze rysowałem i pamiętam od czasów wczesnego dzieciństwa, kiedy rysowałem jeszcze na marginesach gazet, później rysowałem wszędzie, gdzie tylko się dało, te rysunki miały różny charakter, często bardzo naiwny, ale nawet w tym rysunku pojawiają się takie postaci ważne dla mnie, jak postać Wisznu, gdyż wtedy bardzo fascynowała mnie mitologia hinduska, tańcząca Kali, bogini Kali z głową uciętą. Słuchałem wtedy dużo muzyki Krzysztofa
Nie wiem, co to za literka T od komedy. A właśnie, Krzysztof Trzciński, Komeda. Tak, już zapomniałem o tym drugim pierwszym nazwisku. Dzięki za przypomnienie. No i tam wiele wykazywałem. Jest tam słowo I like India. Wtedy lekko sympatyzowałem, miałem jakiś taki, jak każdy młody człowiek, jakieś sympatie lewicowe, które niestety tu trochę zahaczyły o The Soviet Union. Także to zahaczenie o te sympatie lewicowe nawet spowodowało wpisanie na dole, w lewym dolnym rogu miasta goszczącego tak zwane Dożynki, czyli Leszna. No i to jest taki... Dlaczego? Aha. No Dożynki. Aha. No tak, tak, tak. Dożynki, może przypomnieć młodym ludziom należy, była to taka uroczystość coroczna, która polegała na przyjmowaniu plonów ziemi od rolników przez pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W tamtym czasie był to Edward Gierek. A czy uczyłeś się angielskiego? Aha, dobra. Uczyłem się angielskiego, miałem ambicje, to mnie fascynował mnie ten język. Skakałem wzwyż, dlatego pojawia się słowo Dwight, które odnosi się do jednego z pierwszych skoczków rekordzistów świata, który skoczył wtedy 2.30, Dwighta Stona, amerykańskiego. Flopem skakał, dokładnie. Chętnie bym zademonstrował, ale nie mamy tu miękkiego materaca. Ale nie wiem, czy... No nie wiem, czy młodzież rozróżnia styl przerzutowy od stylu flop, aczkolwiek na zajęciach rok temu dokonałem prezentacji i analizy porównania również skoków z wyż do procesu artystycznego, szczególnie do skoku w stylu używając techniki flopem. Ale myślę, że to, ponieważ to jest, myślę, że to możemy przełożyć to wyjaśnienie na następny raz. Ale ja zobaczyłam, że mamy nawet tutaj poprzeczkę taką, zobacz. Teraz wszyscy skaczemy flopem. Także tego się nauczymy na następnych zajęciach. Obiecuję studentom i chętnym. Ale też wtedy miałeś marzenia artystyczne. Nie no, myślę, że marzenie artystyczne już było widać w tym planie lekcji, bo to jest taki wokabulary, z którego mógłbym na podstawie tej jednej kartki wcześniejszej mógłbym no, przeprowadzić 8-godzinny, no, może nie wykład, ale rozmowę. Tak, ambicje były artystyczne, silne, jak widać. Art exhibition z małym błędem for you, young people. Także bo pierwsze rysunki w zasadzie takie, kiedy już postanowiłem, że zostanę artystą, wtedy zacząłem rysować ręce, bo najłatwiej było prawą ręką narysować lewą rękę w różnych gestach, no i również prawą rękę, ale no to jest rysunek, który wskazywał jakby kierunek moich ambicji artystycznych, tak. Ta ręka wystająca z literki B wskazuje ten kierunek. Ale też tam pojawia się taki ciekawy cień kanibalizmu jakiegoś. Dobra. To przeskakujemy dalej. I to jest widok wystawy Winterreise. Pierwszy pokaz tej wystawy miał miejsce w krakowskiej galerii Starmach. Ale tu właściwie bardziej chciałam, a to już jest pokaz z Berlina, prawda? Ale tu właściwie chciałam bardziej zapytać cię o samą podróż, bo też ta wystawa składa się z filmów, ale też z obiektów. I czy mógłbyś też opowiedzieć trochę o tej decyzji pojechania i czy pomysł na ten film
wydarzył się tam na miejscu, czy myślałeś o tym? Znaczy, to nie był pomysł na film, tylko po prostu wyprawa, której tytuł odnosił się do pieśni Schuberta Winterreise. Na dzień tej wyprawy wybrałem dzień zimowy, żeby bezpośrednio odnieść się do pieśni zimowych Schuberta, krótkich utworów muzycznych, które mają charakter raczej smutny. Miejsce podróży, do którego wybrałem się z kamerą wideo, nie mając jakby konkretnego targetu czy konkretnego celu, poza tym, żeby odbyć tę podróż, to była część obozu Auschwitz-Birkenau. I tam chodziłem długo zimową porą w towarzystwie kamery wideo, małej kamery wideo. I tym celem głównym było sfilmowanie, co widać na środkowym ekranie, zamarzniętego stawu, gdzie rzucano prochy ludzi. Gdyż chciałem podjąć taki dyskurs pomiędzy doświadczeniem traumatycznym, jakim było doświadczenie Holokaustu, a doświadczeniem romantycznym, jakie gwarantuje nam natura w czasie zimowym. W pewien sposób nawiązując poza figurą Schuberta, który był jakby takim ojcem chrzestnym tego projektu, do postaci Kaspara Dawida Friedricha. To, co było istotne, to to, że znajdując się sam w tej przestrzeni z kamerą jakby i filmując ten obraz główny, czyli ten staw zamarznięty, jak wkroczyłem dalej w ten obraz Friedricha, gdzie wyeliminowałem postać, która najczęściej na obrazach romantycznego malarza była pokazywana od tyłu, wpatrzona w przestrzeń, ja wykonałem krok do przodu i wcieliłem się w tę postać, czyli ta postać zniknęła, tylko został tylko ten obraz widziany oczami tej postaci stojącej, skonfrontowanej z pejzażem, że to było dla mnie dosyć istotne i jest to istotne w realizacjach wideo, że te realizacje wideo są jakby zapisem pewnego działania wobec pewnych sytuacji przestrzennych, czyli tu jakby wobec tej sytuacji, kiedy znalazłem się w pejzażu niemalże romantycznym, ale pejzażu, który niósł za sobą bardzo dramatyczne doświadczenie i traumatyczne doświadczenie. Tak, właśnie. I właśnie idąc dalej od tego stawu, czyli taką trasą tam dookoła, taką trasą skąd przechodząc przez las, w którym znajdował się obok nieistniejących już komór krematorium, skąd pochodzą cztery słynne zdjęcia, które świetnie analizuje w swojej książce Obraz mimo wszystko Georges Didi Iberman. Polecam Państwu tę książkę. Idąc dalej, spotkałem właśnie grupę sarenek. Te sarenki dosyć długo nie reagowały na mnie, po około minucie uciekły. Tytuł tej pracy właśnie z sarenkami to wideo nosi tytuł Bambi. Bambi odnosi się do filmu Walta Disneya, który został zrealizowany w roku 1942. Czyli w roku, kiedy pod Berlinem w miejscowości Wannsee, na przedmieściach Berlina, podpisano jakby umowę o totalnej eksterminacji Żydów w Europie. Także wtedy, kiedy
te eksterminacje zaczęły się już na taką skalę masową. Od początków roku 1942, a wcześniej już się zaczęło, ale jeszcze w taki sposób no, nie podpisany już w czerwcu 1941 na terenach Rosji, do którego wojska hitlerowskie wkroczyły. Wtedy, kiedy podpisywano tę umowę w Stanach, ludzie płakali, opłakując los biednej sarenki Bambi. To praca, która nawiązuje też do podróży, do wycieczek, które są planowane, są realizowane na trasie Wieliczka-Auschwitz. Też chcieliśmy ją pokazać, ponieważ praca, którą być może Państwo znają, znajdowała się w Krakowie, ale teraz już się nie znajduje, ale być może wróci na swoje miejsce. I tutaj jeszcze kilka ujęć, które pokazują, jak się zmieniała, jak operuje słońce. No, jest to praca, która bezpośrednio nawiązuje do popularnych tras wycieczkowych, kiedy w ciągu jednego dnia grupy wycieczkowe, czy turyści indywidualni mogą skorzystać z pakietu, gdzie tego samego dnia mogą doświadczyć horyzontalnej zgrozy obozu Auschwitz i doświadczyć wertykalnego doświadczenia piękna w jaskiniach solnych Wieliczki. Wszystko to dzieje się tego samego dnia, dlatego zostały te dwie nazwy miejscowości i miejsc złączone w jedno słowo, które zostało wycięte w betonowym korytarzu w suficie i mamy dzięki temu słońce stało się jakby naturalnym projektorem, gdyż od pozycji słońca na niebie i od obecności słońca ta naturalna projekcja tak się odbywa i właśnie miejsce projektora przejmuje słońce. W zależności od pory roku te litery miały różną wielkość. Zimą były bardzo malutkie na samej górze, gdyż słońce kąt jest bardzo mały, padania promieni słonecznych. Również w tej pracy to, co było ważne, to jest droga prowadząca do Muzeum Mocaku, ale tę trasę bardzo często wybierają osoby, które wybierają się do Muzeum Schindlera, do fabryki Schindlera. Także przechodziły tędy często w ogóle nie zauważając tego napisu, co jakby nie powinno być problemem dla artysty. Mam nadzieję, że znajdzie się dla niej odpowiednie nowe miejsce w Krakowie. Teraz inny rodzaj tunelu i korytarza, który przygotowałeś w przestrzeni londyńskiej Tate. I tutaj obejrzymy króciutki film, żeby mogli Państwo lepiej poczuć tę przestrzeń.
Zostawmy panią z białą bluzką, która wchodzi do czarnego korytarza jako tło. Prece, która była w części projektów, tak instalacje, które były realizowane w tej wielkiej przestrzeni i została w opinii publiczności krytyków uznana za jedną z najlepszych realizacji tamtej przestrzeni. Wielki czarny kontener, wchodzimy i co tam takiego było? Nie wiem, co tam takiego było. Tam było nic i może dlatego, ponieważ tam nic nie było w środku, to było dużo. Już tam była właśnie oferta dla człowieka, dla odbiorcy, żeby móc z tą nicością sformatowaną się skonfrontować. I w tej nicości człowiek mógł wyraźniej zauważyć siebie. I myślę, że w tym tkwiła siła tej pracy. Że kiedy kontener o długości 30 metrów, sama skrzynia, nie mówiąc o tej rampie prowadzącej do niej, wysokości 15 metrów, szerokości 10 metrów, oferował jakby taką przestrzeń negocjacji z samym sobą i również z przypadkowym odbiorcą, innym widzem, który doświadczał tejże. To, co było ważne w tej pracy, to zdjęcie, które widzimy, jakby jest to zdjęcie wykonane z tyłu galerii, gdyż na tym filmie było widać, że widzowie podchodzą do tej pracy od tyłu. Czyli najpierw konfrontują się z nią, nie wiedząc, co będzie po drugiej stronie tej olbrzymiej skrzyni, tego olbrzymiego kontenera. I przechodząc ten odcinek 30 metrów, poznawali tę pracę, czyli widzieli jej realistyczne ciało i po przejściu tego odcinka, kiedy dochodzili do wejścia, nagle byli skonfrontowani z sytuacją, kiedy totalnej ciemności i to ciało tego kontenera, które było już ciałem znajomym, bo 30 metrów długości, no to zajmuje nam trochę czasu przejście obok tej pracy, czy pod tą pracą, gdyż można było również pod nią przejść, gdyż te nogi stalowe miały wysokość 2 metry. I to ciało, które mieliśmy okazję poznać, nagle stawało się ciałem nienazwanym, ciałem tajemniczym, ciałem przed wejściem do którego większość ludzi zastanawiała się, czy wejść, czy nie wejść. Była to decyzja wejściu w stronę totalnej ciemności. Z tym, że wejście do niej jakby dawało ten przywilej poczucia się w pewien sposób, jak określił to mój nieżyjący już przyjaciel, profesor Zygmunt Bauman, określił to miejsce jako takim miejscem, gdzie poznaje się przyjaciół, czyli przyjaciół poznaje się w ciemności w pewien sposób, przyjaciół poznaje się w tej zredukowanej przestrzeni, która została zdefiniowana ciemnością, a nie radosnym szczęściem, jakie oferowała praca innego artysty, który zrealizował projekt w tej przestrzeni, którego projekt był bardzo, bardzo popularnym projektem, Olafur Eliasson, który zrealizował projekt pod tytułem Weather Report i było to olbrzymie świecące słońce. Także to była skrzynia, która zjadła słońce. A ten tytuł How It Is? Tak, to jest ciekawe porównanie, tak. Bo tytuł też jest związany z literaturą. Tytuł How It Is też. Tytuł How It Is jest związany nawiązuje do książki, małej książeczki Samuela Becketa pod tym samym tytułem. Ale wybranie tego tytułu wiązało się również z tym, że w tym samym czasie, kiedy miała nastąpić prezentacja mojego projektu, nad swoim projektem
który nazywał się This Is It, pracował Michael Jackson, który niestety nie doczekał realizacji tego projektu, który miał mieć premierę w Londynie właśnie w podobnym czasie jesienią, wtedy kiedy prezentacja mojego How It Is, ale wybór tego tytułu był pewnego rodzaju dialogiem i podejmował ten temat, czym się różni This Is It od How It Is. No niestety nie mogłem tego już skonfrontować z Michaelem, który będąc tym samym rocznikiem, czyli 1958, odszedł w roku 2009. Tak. Ty jesteś wysoki, może też dlatego budujesz większe rzeczy. Co takiego? Bo... Nie, ale pamiętam, jak razem zwiedzaliśmy wystawę Moshe Kupfermana, która była tutaj pokazywana i była dokładnie na tej ścianie był prezentowany obraz, który miał taki promień i też wtedy tak z średnistego promienia od razu jakby obliczyłeś, ile Kupferman mógł mieć wzrostu, sprawdzając też to swoim obrysem ręki. A pokażemy teraz twoje prace w zupełnie innej skali. Pokażemy rysunki. Masz całkiem dużo rysunków, masz sporo prac, które są bardzo niewielkimi pracami. I jeden z takich bardzo pięknych tutaj pokazujemy. Co się o nim powiesz? Oglądanie rysunku, który jest w formacie, formatu narysowanym w formacie A5 w tej skali, komentowanie tego rysunku może być trudne. To o rysunkach w ogóle. Nie, no rysunki są pewnym rodzajem dla mnie takiego intymnego dziennika, który prowadzę od czasów tego planu lekcji, powiedzmy, z technikum nuklearnicznego do dzisiaj. On przybiera różne formy. W ostatnich 10 latach poczułem bliskość formatu A5. Wcześniej rysowałem tylko albo większe rysunki, takie duże. Znaczy duże też rysuję oprócz tego, ale takim bezpośrednim notesem bardzo, bardzo długo był dla mnie format A4. Taki blok rysunkowy, które wtedy jeszcze kiedyś miały taką bardzo przyjemną, taką podłą jakość, chropowaty papier. Teraz jest ciężko znaleźć takie pożółku. No niestety są zbyt gładkie teraz te papiery. Dlatego też może przeniosłem się na papier mniejszego formatu, ale trochę grubszy i w pewnej fakturze o wadze 125 gram albo coś tam czegoś. Teraz jak się mierzy ciężar papieru? W gramach. W gramach na... O. Właśnie, ale to, co znalazłem bliskiego poza tą fakturą pewną w tym papierze A5, to była bliskość formatu, taka bliskość rozmiaru ręki i to, że można było ten rysunek jakby zamknąć, zasłonić jedną dłonią i że on jakby, kreska, która się na nim pojawiała, łatwiej wypełniała ten obraz. Nie było tych obrazów takiej dużej pustki, jaka pojawiała się w przypadku formatu A4. I tak sobie rysuję. Codziennie prawie notuję. No tak. Tak, to prawda. No to jest rysunek pod tytułem Zdjęcie z krzyża według Pasoliniego i to jest scena z jednego z najważniejszych według mnie filmów włoskiego reżysera Pier Paolo Pasoliniego, filmu pod tytułem Ricotta. No i taka praca, która
też była prezentowana na wystawie do tej pory, na wystawie Nerwkonstrukcja w ubiegłym roku w Muzeum Sztuki w Łodzi. I wiem, że wielu też osób, które się wybrało na tą wystawę, zaskoczyła. Nosi tytuł. Czym zaskoczyła, Ewo? No tym, że tworzysz też takie prace, tak? Małe, jakie? Niewielkie, zniszczone bibuły. No to, że tworzę... Znaczy to, co jest dla mnie ważne, to jest recykling materiałowy i jeżeli tylko mogę, staram się stworzyć możliwości nowego życia takim elementom i fragmentom naszego życia, produktom nam towarzyszącym, ale później po zużyciu odrzuconym. I w przypadku tej pracy, która nazywa się Heaven, czyli niebo, ale nie sky, tylko heaven, czyli bardziej niebiosa może. Ta praca powstała bardzo spontanicznie, gdyż zawsze miałem taką tendencję do gromadzenia rzeczy, nie wyrzucania ich. Prawdopodobnie wynikało to z jakichś genetycznych obciążeń w relacji z rodzicami, którzy byli pokoleniem, którzy swoje dzieciństwo spędzili w czasie wojny i wojna ich nauczyła i biedne czasy powojenne naturalnego recyklingu, kiedy jeszcze recykling nie był tematem podejmowanym i uczonym w szkołach. Także ja też to przejąłem i w większości rzeczy, które dotknąłem w życiu, raczej starałem się nie wyrzucać. I taką jedną z tych rzeczy właśnie przy przeglądaniu takiego zbioru papierów, na których miały powstać rysunki, bo to, co nie wiem, czy wspomniałem przy tej wizycie w pracowni nocnej, to, że wiele tych elementów czeka właśnie na to, żeby zmienić swoje życie, stać się dziełem sztuki, a są jakby na takiej liście oczekującej. Wiele z tych rzeczy jakby się nigdy nie doczeka, jak powiedziałem. Ten kawałek bibułki, która była złożona, stąd te wytarcia i pewne przebarwienia wynikające z doświetlenia, z promieni słonecznych, które wypaliło ten fragment tego pięknego koloru blue. Po rozłożeniu, kiedy zobaczyłem kilka lat temu, zobaczyłem tę bibułkę, to doznałem takiego olśnienia i takiego momentu bardzo kreatywnego. Zobaczyłem w tej bibule właśnie Heaven. Stąd spontanicznie ją przystemplowałem dwoma zszywkami do twardszego kartonika. No i stało się to obiektem mojej radości i satysfakcji artystycznej, gdyż dla mnie oprócz wartości w sztuce zdefiniowania, co jest ważne, jaki jest cel dzieła, to cieszę się, kiedy również w tym procesie pojawia się coś takiego, co dzisiaj jakby może być wstydliwą wartością, ale tą wartością dla mnie w przypadku tej pracy było piękno. I tu doświadczyłem piękna. A teraz to piękno stało się, bo znajduje się w galerii, na wystawie w Mediolanie i staje się przedmiotem westchnień wielu widzów, którzy również doświadczają tego piękna. Tej pracy pod... Słucham? Ktoś by może inny by potrafił. No właśnie, ale z tym śmieciem to jest to, że to jest ten proces właśnie, kiedy można jeszcze z tej krawędzi kosza na śmieci, kiedy w taką przepaść śmietnika coś może być wyrzucone, kiedy można jeszcze przechwycić ten obiekt, który już prawie się stacza, już prawie spada z krawędzi i zmienić całkowicie jego życie. I to jest piękne, że praktyka artystyczna taką działalność umożliwia. A my też przygotowując plakat na dzisiejsze urodziny i też przygotowaliśmy taki mały zin, gazetkę, którą Państwu polecamy. I kolor niebieski z tej pracy był dla nas inspiracją do niebieskiego, który jest na druku. Jeszcze takie coś.
Czego chyba nigdy jeszcze nie pokazywałeś na żadnej wystawie. I tutaj jest kartka z notatnika. Tak, to jest rzadko występujący w moich pracach motyw linii, zeszytu w linie, gdyż zazwyczaj poruszam się na płaszczyźnie gładkiej, bez niezakratkowanej, niezaliniowanej, ale tu zaintrygowało mnie, widać, że ten rysunek powstał 21 września 2015 roku o godzinie 22:59, chyba został skończony, kiedy tak jak notatka na dole za pomocą czerwonego długopisu korygowałem linie, kiedy te linie fabryczne, jakby próbowałem do nich dostosować swoją rękę, które są jakby uzupełnieniem o taką bardzo osobistą obecność, które są bardzo osobistymi liniami, skonfrontowanymi właśnie z liniami szablonowymi. Bo życie, twórczość również polega na pewnego rodzaju korekcji i dodaniu osobistego charakteru działaniom artystycznym, że jednak, to mówię to dla przesłanie do młodzieży, że lepiej, kiedy linia jest krzywa, ale własna, niż prosta i niewłasna. Tak, chwilę szukaliśmy tego rysunku, ale dobrze się nam udało go znaleźć. Dlatego kolor czerwony, który w pewien sposób nawiązuje również do koloru krwi. Bo krew jest też ważnym elementem procesu artystycznego. Ciężka praca. I teraz właściwie sygnalnie tylko wspomnimy o też chyba ciekawej twojej przygodzie artystycznej, wykonaniu scenografii do opery Czarodziejska Góra Tomasza Manna w reżyserii Andrzeja Chyry. Bardzo ciekawa produkcja z udziałem wielu znakomitych twórców różnych dziedzin. Tam zostać poproszone o scenografię. Ale tutaj właściwie przywołujemy tylko fragment, dwa zdjęcia, po to, żeby trochę porozmawiać o samym słowie. To są akurat litery, które są tekstem. Tekstem Manna i w pewnym momencie też pojawiają się na scenografii, pojawiają się też na osobach, które występują. Też takie charakterystyczne dla ciebie litery, które lubisz, są szeryf, bez szeryfów, proste. Ale teraz może chwilę opowiemy w ogóle o tekstach, o słowie. No, przede wszystkim mówiąc o operze Czarodziejska Góra, musimy powiedzieć, kto skomponował tę operę. I był to wybitny polski kompozytor średniego pokolenia, Paweł Mykietyn. Andrzej Chyra reżyserował to. A występowali tam wybitni twórcy polskiej, śpiewacy operowi, tacy jak Jadwiga Rappe, czy z młodszego pokolenia śpiewaczka, jak również kompozytorka Agata Zubel. To jest tekst, w tym przedstawieniu pojawił się w drugim akcie. Nie jest to bezpośrednia, jest to w pewien sposób opera, która jest interpretacją dzieła Tomasza Manna, Czarodziejska Góra, ale ten tekst nie odnosi się bezpośrednio do książki Manna. Także to słowo akurat, które teraz wyświetlamy, nie pochodzi z Czarodziejskiej Góry Tomasza Manna, gdyż jest to fragment słowa anakonda, czyli takiej postaci węża, która została wkomponowana w przedstawienie i była bardzo ważnym elementem drugiego aktu opery.
To słowo, ja bardzo dużo czytam i słowo jest dla mnie bardzo ważne. Myślę, że bardzo ważnym elementem obecności słowa w przestrzeni, obecność słowa w przestrzeni również jest ważna, czyli typografia, jak to słowo jest prezentowane w przestrzeni, gdyż słowo występuje no nie tylko w przestrzeni książki, ale również występuje w przestrzeni reklamy, w przestrzeni miejskiej i jest, daje no, niesamowite możliwości tworzenia obrazu równie ciekawego jak obraz stricte artystyczny. To rzućmy okiem na wystawę twoją, gdzie występują słowa. No to jest realizacja w mojej galerii, Dwir Galery w Tel Awiwie sprzed 2, a może 3 lat. Kiedy zestawione obok siebie w taki mantryczny sposób, powtarzalny sposób, zostały 2 słowa. Jedno z nich to słowo Birnam, a drugie to Birkenau. Birkenau, już Państwo widzieliście dzisiaj wcześniej, to odnosi się do części obozu Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, miejsca z tragiczną historią. I to słowo Birkenau jest zestawione ze słowem Birnam, które pochodzi z książki Williama Szekspira pod tytułem Macbeth. Jest to określenie lasu, czyli również natury, bo natura jest dominującym jakby elementem obozu Birkenau. Birnam w Macbecie, żeby wam przypomnieć, jest to ten las, który przyszedł sam do Macbetha, kiedy wróżbitki przepowiedziały mu, że umrze wtedy, kiedy do niego przyjdzie las Birnam, co Macbeth zwątpił, że taka sytuacja może się wydarzyć, ale później się okazało, że ten las przyszedł, gdyż żołnierze armii stojącej przed zamkiem Macbetha wycinali małe drzewa i używając ich jako osłony, powoli przesuwając się, dotarli do zamku Macbetha i go zgładzili. Także tu interesowało mnie zestawienie takich 2 występujących ikonograficznie, 2 zupełnie różnych lasów. Lasu, który zaistniał w sposób tragiczny w głowie artysty, wielkiego artysty, jakim był William Shakespeare, i tego lasu, który był bardzo tragiczne doświadczenie przeżył w latach 40. lasu rzeczywistego. Także tu jakby spotyka się tragedia reprezentowana przez fikcję i przez prawdę historyczną. I jest powtarzana i w ten sposób przez to powtórzenie tworzy się jakby taki rodzaj mantryczności, czy może nawet różańcowości tej sytuacji. William Shakespeare, Samuel Beckett, a teraz posłuchamy Charlesa Bukowskiego. Bitter, brave, and numb.
To jest fragment filmu Sunday Kills More. No, bardzo ciekawy film. Opowiedz trochę, bo to fajna historia. To może nie jest film, tylko wideo, praca wideo. Nie wiem, czy teledysk. Tytuł tej pracy to Sundays Kill More, czyli niedziele zabijają więcej, a rozwinięcie w pierwszym wiersz Charlesa Bukowskiego, a rozwinięcie tytułu, czyli Sundays Kill More Men Than Bombs, czyli niedziele zabijają więcej facetów niż bomby. Lubię ten wiersz, ponieważ niedziele też mnie zawsze zabijają. Nie mogę się doczekać jako pracujący człowiek poniedziałku, gdyż jakoś tak sobie przyjąłem, że w niedzielę nie pracuję. Słucham? Chciałbym pracować. Nie. Nie, po prostu lubię poniedziałki, gdyż mają taką konstrukcję dnia codziennego. Nie lubię świąt. A niedziela gdzieś z założenia jest świętem, a tak nie przepadam za świętowaniem, gdyż święta... No właśnie, dlatego ja nie lubię niedziel. Tak jak Charles Bukowski, który dołączył do grona uwielbianych przeze mnie poetów i poetek, gdyż... który wydawać mógłby się jakby takim trochę odmieńcem do tego grona bardzo takiego elitarnego i bardzo poważnego, zbudowanego przez takie postaci, przez takich poetów jak Thomas Stern Eliot, czy E.E. Cummings, czy Paul Celan, czy poetka Emily Dickinson. A Charles Bukowski był takim rozrabiaką, awanturnikiem. Jego obszar działań był bardzo ograniczony. Sprowadzał się do prostych czynności życiowych związanych z życiem i z egzystencją. Tak jak nie lubię prozy Bukowskiego, gdyż jest powtarzalna i sprowadza się tylko do paru gestów, które są powtarzane, w poezji osiągnął niesamowite wyżyny i dlatego go dołączyłem do grona tych poetów, którymi się otaczam, gdyż uwielbiam poezję, uwielbiam czytać wiersze. Najczęściej wybieram wiersze krótkie, lubię czytać krótkie wiersze. Moją ulubioną formą poetycką jest japońskie haiku, gdyż to, co ważne dla mnie jest w wierszach, jest jakby przestrzeń pomiędzy słowami, że słowa spełniają rolę, budują jakby, są zbudowane po to, żeby rozmawiać, żeby stworzyć, żeby opowiedzieć o tej przestrzeni pomiędzy nimi, tak jak budynki, architektura w mieście, również daje miejsce na ulice, na place, na te przestrzenie niezagospodarowane w sposób zabudowany, ale dające jakby miejsce wyobraźni i myśli. Dlatego ta przestrzeń pomiędzy słowami jest dla mnie w wierszach bardzo ważna. Im mniej słów w wierszu, tym bardziej ten wiersz do mnie przemawia. Złotych myśli nie lubię, bo są zbyt złote i zbyt określone. Lub fraszek za bardzo też nie lubię, bo to, co daje krótki wiersz, dlatego wspomniałem tę japońską wersję poetycką zwaną haiku, to właśnie to, że tam pojawia się niedopowiedzenie. Fraszki mają początek i koniec i są jakby bardzo linearne. Ja lubię taką formę. Przysłowia, podobnie jak fraszki, też nie są moją ulubioną formą literacką, jak również mimo swojego mrocznego charakteru treny też nie.
To, co było ważne w tej pracy, to, co wspomniałem o doświadczeniu z kamerą, to jest również ten performatywny charakter. To, co tu jest performatywnego, to był fakt taki, że była olbrzymia burza, która przechodziła nad moim domem na przedmieściach Warszawy. Olbrzymia burza. I wtedy postanowiłem wziąć radiomagnetofon, do którego włożyłem płytę z wierszami czytanymi przez Charlesa Bukowskiego. I ten magnetofon zaniosłem na dach swojego domu, wziąłem kamerę i tam, narażając swoje życie na bycie zabitym przez piorun, czyli z narażeniem życia, jak każdy performer, który powinien stawać na krawędzi niebezpieczeństwa performatywnego, dokonałem zapisu burzy nad domem, kiedy wspólnie z Charlesem Bukowskim wsłuchiwałem się w słowa Bukowskiego. I tu jakby pojawia się ta podobna figura, którą opisałem wcześniej, ta figura romantyczna, kiedy wspomniałem postać Kaspara Dawida Friedricha, tu jakby dochodzi jeszcze ta postać Charlesa Bukowskiego, która wspólnie ze mną również znajduje się w tym bardzo romantycznym kontekście, gdyż burza była w sztuce romantyzmu bardzo ważnym żywiołem. I domykając jakby tę klamrę ciemności, myślę, że możemy również wskazać, porównać tę pracę wideo Sunday z Kilmo z tą pracą, która się nazywała OTW, czyli skrót od Otwocka, czyli tej nocnej penetracji studia w Otwocku. I tu są też te momenty ciemności i tylko krótkie fragmenty, kiedy uderzenia rozświetlania błyskawic jakby rozświetlają niebo, a tak generalnie mamy do czynienia z mrokiem i są tylko te momenty, kiedy realnie pojawia się przestrzeń, w momencie właśnie rozbłysków błyskawic, i to jest praca również głęboko egzystencjonalna, wskazująca na przestrzeń, w której się poruszamy, że jest to raczej przestrzeń ciemna, a doświadczenie światła dane jest tylko fragmentarycznie. To słuchaj, wspaniale się składa. Moment. Egzystencjalna, Boże, ja powiedziałem egzystencjonalna, przepraszam. Miałem na myśli egzystencjalną pracę, a nie egzystencjonalną. Ponieważ teraz przeniesiemy się na chwilę do Mediolanu, zachęcając Państwa do podróży ze sztuką przy okazji wycieczek wakacyjnych, i obejrzymy fragment, mały zwiastun Twojej wystawy w dużej instytucji Pirelli Hangar Bicocca w Mediolanie, Crossovers, ciemnej, dużej przestrzeni, w której światło wydobywa Twoje prace.
coś opowiemy o tej wystawie? Opowiemy coś o tej wystawie? My czy ja? Ty. Czy masz ochotę coś opowiedzieć? Nie, no wspaniała wystawa, którą można oglądać do końca lipca w Pirelli Hangar Bicocca w Mediolanie. To wystawa, ciężko zrobić wystawę o charakterze retrospektywnym, kiedy artysta podejmuje wiele wyzwań formalnych i materiałowych, a ja takich dużo podejmowałem, także ciężko dokonać takiego reprezentatywnego wyboru retrospektywnego. Ale ta wystawa w pewien sposób jest jakby taką drugą częścią retrospektywną, która jest inna niż pierwsza część retrospektywna, która miała miejsce w Łodzi, która właśnie katalog tu pięknie wyeksponowany przed nami się znajduje. Wystawa Nerw. Konstrukcja, która była bardziej wystawą intymną, zbudowaną z mniejszych prac, prac o rozmiarze takim domowym, plus bardzo duży wybór rysunków w Łodzi. A ta część druga, retrospektywna, w hangarze Bicocca, w takiej bardzo olbrzymiej czarnej przestrzeni, trudnej do wyeksponowania prac na ścianach, także te prace głównie znajdowały się w przestrzeni. Prace musiały podjąć dialog z tą ogromną przestrzenią hangaru i tytuł tej wystawy to Crossovers, z tym, że to jest tak pisane jak crossover / S, czyli nastąpiło tam takie spotkanie liczby pojedynczej z liczbą mnogą. Tą liczbą pojedynczą jest ten pojedynczy widz, a liczba mnoga powstaje w relacji z innymi widzami i również w relacji z pracami, którymi można doświadczyć na tej wystawie, gdyż tych prac można rzeczywiście doświadczać sam sobą, czyli wszystkimi zmysłami, wszystkimi pięcioma zmysłami, które jak na razie jesteśmy w stanie rozpoznać, czyli zmysłem wzroku, słuchu, smaku, zapachu i dotyku. Także są tam prace z materiałów charakterystycznych dla różnych etapów mojej twórczości, chociażby takich jak mydło, czerwone wino, ciemność, światło nagiej żarówki, światło znikające, czy znajdująca się w ostatniej sali nić. Nitka, cienka nitka, żółta nitka, która nosi tytuł Yellow Nerve, czyli żółty nerw. Jest to milimetrowej grubości nić zawieszona długości 20 metrów, zawieszona w wielkiej, olbrzymiej, pustej przestrzeni, która jest przerażająca w swojej obecności materialistycznej, obecności, będąc tak cienkim obiektem i tak subtelnym obiektem, ta praca nabrała bardzo zupełnie innego wymiaru niż można się było spodziewać po niej, kiedy cienka nić, prosta nitka, żółta, rozwieszona w tej przestrzeni, ustawia tę przestrzeń w sposób pomnikowy. Również liczba, wybór tych prac jest tam 18 prac. Również to nawiązuje, wybór był dosyć zdeklarowany, gdyż liczba 18 składa się z jedynki, która reprezentuje właśnie tego indywidualnego widza i ze znaku, jak gdybyśmy przewrócili ósemkę, wtedy pojawia się znak nieskończoności, czyli jest to wystawa zbudowana właśnie z tych dwóch bardzo policzalnej liczby 1 i z nieokreślonego znaku oznaczającego nieskończoność. To żeby zachęcić Państwa jeszcze bardziej do obejrzenia
tej wystawy w metrze. Doświadczenia, bo obejrzenie to jest co innego niż doświadczenie. Doświadczenia wystawy w hangarze Bicoca, to polecamy Państwu tydzień otwartą temu w środę, drugą wystawę także w mieście Mediolanie. I tym razem są to trzy przestrzenie innej mniejszej galerii. Raffaella Cortese. To jest pierwsza przestrzeń, w której są prezentowane tak najstarsze prace z tego zestawu. Tak, to są prace, to są jakby trzy, galeria na jednej ulicy. Via Stradella numer 147. To jest główne miejsce galerii, galerii Raffaella Cortese. I wystawa nazywa się In Bezug auf die Zeit, czyli With Respect to the Time. I tym respektem wobec czasu jest po prostu wybór. W każdym z tych pomieszczeń pod innym numerem znajdują się prace z innego okresu. Tu mamy pracę z roku 1990, taki moment przejścia od figury do sztuki pozbawionej wyraźnej figury, gdzie figurę reprezentują jeszcze pozostałości ludzkiego ciała, jakim są czaszki. To była kandela, bardzo trudna do sfotografowania praca, dlatego tu wygląda niestety tak dosyć karykaturalnie i ciężko się zorientować w proporcjach, ale występują te dwa ważne elementy tej wystawy, czyli kandelabr metalowy, którego dwie misy są wypełnione solą białą, często używanym przeze mnie materiałem rzeźbiarskim, a na suficie umieszczony jest wykonany ręcznie w roku 2005 specjalny głośnik, z którego na wystawie wydobywa się dźwięk specjalnie zaśpiewany przez mojego przyjaciela, włoskiego piosenkarza Drupiego, z tą słowa sereno e, które są powtarzane w takim co 15 sekund. Głos Drupiego z tego głośnika jest tym elementem trzecim w tej przestrzeni, gdyż dźwięk, mimo że jest niewidoczny, ale wprowadzając drganie w przestrzeni, również ma charakter rzeźbiarski. Nie tylko obiekt metalowy czy inny materialny jest rzeźbą. Rzeźbą również może być dźwięk poprzez to, że wibruje w powietrzu, że jest falą. I przestrzeń trzecia. Przestrzeń trzecia to zbiór najnowszych prac, które powstały w zeszłym miesiącu. I to są jakby takie poetyckie formy haiku, zbudowane z materiałów właśnie, które doczekały się zaprezentowania. I nie wiem, na następnej chyba ilustracji. O, tu na przykład są dwie formy rzeźbiarskie. Ta mniejsza zbudowana jest z materiału, jakim jest lastrico, czyli inaczej mówiąc terrazzo, taki fragment odrzucony, fragment nagrobka budowanego przez mojego dziadka, gdyż mój dziadek był kamieniarzem i tworzył w Otwocku dużo, dużo nagrobków z tego materiału zwanego lastrico lub terrazzo, który był takim marmurem dla ubogich. Teraz jest moda na wymienianie tych nagrobków z lastrico na nagrobki granitowe, gdyż mamy do czynienia, dużo występuje na rynku taniego granitu z Republiki Południowej Afryki czy z Chin, i te nagrobki lastrico są demontowane i wyrzucane. Ja je tak próbuję jakoś zbierać i te okruchy, tym okruchom nadaje jakąś inną wartość, przywracam im godność. I tu
oprócz tej podstawy lastrykowej, mówię o tej mniejszej formie, tu godność odrzuconego lastryka spotkało się z godnością splątanego kilka lat przeze mnie węża ogrodowego, zielonego. I one, te dwa materiały wspólnie się spotkały i stworzyły taką przestrzeń poetycką, dla mnie ważną. Obok znajduje się praca, która składa się z trzech materiałów. Cokół, też pochodzący z odrzuconego nagrobka, granitowy cokół, wprawdzie, ale odrzucony kiedyś, dawno leżał w okolicy pracowni przez około 20 lat, aż wreszcie się doczekał. Na nim jest umocowana rurka szklana, czyli następuje ten taki zderzenie tego materiału najtwardszego kamienia, jednego z najtwardszych kamieni i tego najbardzo kruchego materiału, jakim jest szkło. I ta rurka szklana wypełniona jest czerwonym winem, materiałem również istotnym w moich realizacjach artystycznych. I teraz zobaczymy coś jeszcze. Bo chciałam zapytać jeszcze o to, nad czym pracujesz. I to też są, to jest zdjęcie przedstawiające też dwie osoby, które jakoś orbitują wokół twojej pracowni, Samuel Beckett i Alberto Giacometti. No, tak jak wcześniej wspomniałem, już postać Samuela Becketta bardzo ważną dla mnie artystycznie, gdyż myślę, że tworząc w takiej dyscyplinie, jaką są sztuki wizualne, inspiracje i relacje artystyczne możemy znajdywać nie tylko w sztukach wizualnych, ale również w twórcach zajmujących się innego rodzaju doświadczeniem, aczkolwiek Beckett był bardzo wrażliwy na przestrzeń i na obraz, również poza słowem. Znajduje się tu również postać jednego z najważniejszych dla mnie twórców sztuki XX wieku, Alberto Giacomettiego, z którym właśnie będę miał przyjemność, pracujemy z kuratorem, ale nad dużą wystawą, gdzie moje prace o różnym charakterze spotkają się z pracami Alberto Giacomettiego, też pracami o różnym charakterze, czyli zarówno rzeźby, jak i rysunki, jak i obrazy, może również fotografie. I ta wystawa, nad którą teraz już intensywnie pracujemy, będzie miała miejsce w kolekcji Lambert w Awignonie we Francji. Otwarcie 3 lipca 2019 roku, także zapraszam. Zapraszamy Państwa, proszę wpisać w kalendarze. Ale teraz zapraszamy Państwa jeszcze wcześniej, a mianowicie w najbliższy piątek o godzinie 18.30 na Dworzec Kolejowy. Tam prezentujemy od końca 2013 roku w różnych odsłonach wystawę stałą pracę z kolekcji. Prezentujemy też artystów kolekcji. Artystą kolekcji jest m.in. Mirosław Bałka, nasz dzisiejszy gość, który też podzielił się tą przestrzenią ze swoimi młodszymi koleżankami i kolegami z pracowni, którą prowadzi na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pracowni działań przestrzennych i studentów, i młodych artystów mamy ze sobą. Tutaj są razem z nami, więc wspólnie zapraszamy na ten wernisaż. Ja poproszę o zaświecenie światła. Ja bardzo dziękuję, Mirosław, za... Ja również bardzo dziękuję, Ewa, za zaproszenie nas z pracownią i tak jak Ewa, również zapraszam na piątek, na godzinę 18.30, także będziecie... Myślę, że sztuki wizualne są najbardziej otwartym domem, jeżeli chodzi...
No, chciałem użyć innego przykładu, ale to jest niezłe. Możemy powiedzieć kosmos. Ja chciałem nawiązać do architektury, gdyż wydaje mi się, że dom, budynek, który jest dedykowany sztukom wizualnym, jest bardzo otwarty na inne dyscypliny, gdyż zwróćcie Państwo uwagę, że to właśnie w sztukach wizualnych są ważne różne elementy, takie jak dźwięk, światło, które często w gettach sal muzycznych, koncertowych, sztuki wizualne nie są tak dopuszczane, tak jak powiedzmy do sztuk wizualnych dopuszczane są różne dyscypliny. Także myślę, że dom sztuk wizualnych jest najbardziej otwartym domem reprezentującym dyscyplinę artystyczną, działania performatywne, czyli dotyczące też teatru, tańca. Tak jak WWA, w którym się znajdujemy, jest domem otwartym i dzięki temu no moda, oczywiście, moda jak najbardziej też, co jeszcze może być? Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że te wody mineralne, które tutaj stoją, nie są przypadkowe i w pewien sposób są lokowaniem produktu artystycznego, ponieważ do niedzieli w krakowskiej Galerii Henryk oglądać można wystawę indywidualną Renaty Motyki, jednej ze studentek. Także też bardzo polecamy, bo tylko do niedzieli można tę wystawę zobaczyć. Ponieważ na tej wystawie Renaty między innymi pojawia się ikonografia tej wody mineralnej. I przedstawienie tej butelki. Tak. Zuba. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że w związku z urodzinami mamy też prezenty. Tak, będą Państwo mogli przeglądać katalog, fantastycznie wydany, zaprojektowany przez Błażeja Pindora pod redakcją Kasi Redzisz. I bardzo Państwu polecamy. Mamy niespodziankę od wydawcy, od Muzeum Sztuki w Łodzi. To znaczy jeden katalog powędruje do Państwa. I Mirosław, mamy tutaj taki... Nie! Odwrócisz się, rzucisz cukierkiem, kto złapie cukierka, dostaje katalog. Nie, bo ja mam drugą, nie, pierwszy ty. Może ja pana za aktywne uczestnictwo, tym poproszę o rzucenie, bo pan jest na sprzęcie. Pan... Nie wiem, to może przeprowadźmy, zastanówmy się wspólnie, jak możemy podjąć negocjacje, kto powinien rzucać. Może pan, który kamerę trzyma? Pan dostanie, tak? Dobrze, jestem za. Czyli wobec tego proponuję, że pan, ponieważ był najaktywniejszym rozmówcą, przekazujemy ten katalog. Brawo. A ja mam drugi prezent. To w takim razie rzucisz drugim cukierkiem. Ty jesteś naszym gościem. Nie. Mamy... zaginęła nam słynna piłeczka i w związku z tym jest plan B. Zaginęła. Skąd ty ją masz? Ale ma w domu. To jest, słuchajcie, bardzo słynna piłeczka i w sobotę ma nadać Wilhelm Sassner. Dzisiaj miał Mirosław Bałka rzucać. Ale to jest jeszcze prezent od naszej kuratorki Zofii Krawiec i ja tutaj rzucę cukierkiem i kto złapie cukierka, ten otrzymuje katalog. Brawo, brawo. A słuchaj, ja ci tak, to jest Grzegorz Powroźnik, który dokumentował wystawę na dworcu i jego autorstwa jest, była fotografia, która rozpoczyna nasz, ale to nie było ustawione. To nie było ustawione. Proszę, Grzegorz. I raz jeszcze tak, dziękuję Mirosław, że przyjąłeś zaproszenie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania, najaktywniejszym i tym, którzy byli razem z nami. Polecamy Państwu tę gazetkę, ponieważ się staraliśmy, jest tam dużo atrakcji, jest krzyżówka, horoskop aktualny.
na najbliższy tydzień i dużo ciekawostek i niespodzianek. Aha, no i są odręczne, ponieważ egzemplarze są, nie jest ich dużo i Mirosław był tak uprzejmy i przygotował odręcznie życzenia, które są tutaj reprodukowane dla BWA. Także proszę wziąć na miłą pamiątkę. Widzimy się w piątek na dworcu o 18.30, a w sobotę w tym miejscu spotkanie z Wilhelmem Sesnalem o godzinie 17.00.